Na dzisiejszej sesji pozwoliłem sobie, kiedy pozyskałem pewną wiedzę, wprowadzić punkt do porządku obrad dotyczący zbadania przez komisję rewizyjną i wprowadzenia do planu tej komisji kontroli polegającej na tym, aby zbadać po prostu całą korespondencję, żeby przeanalizowano, będącej w posiadaniu Urzędu Miasta, pani prezydent oraz podległych pracowników w związku z przetargiem na halę widowiskowo-sportową na ulicy Wojska Polskiego. Te materiały miałem do wglądu i w tych materiałach uważam, że są niestosowne polecenia niektórych zwierzchników dotyczące działań podwładnych. Dlatego uważałem za stosowne, aby całą tą korespondencję przeanalizowała komisja rewizyjna uprzednio i ewentualnie, jeżeli będą jakieś nieścisłości bądź prawne jakieś niedogodności, żeby to zgłoszono innym organom. Szczególnie w moim uzasadnieniu tej uchwały zwróciłem na to, że jeżeli pani prezydent przeanalizowała i dostrzega, że kodeks karny kwestionowany według kodeksu karnego, ta sprawa przez jedną z firm jest nienależycie procedowana, to powinna jednak zgłosić jako zwierzchnik służbowy tą sprawę do organów ścigania, że to jest pomówienie. Takie są zawarte w tym piśmie sformułowania. One są groźne dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i trzeba to wyjaśnić. Przetarg jest rozstrzygnięty, kwestionować nie mogę prawnie. Komisja działała, wypunktowała, przetarg jest rozstrzygnięty i nie mam do tych spraw żadnych obiekcji. Jedynie jest dalszy tok postępowania w stosunku do innych osób. Jest to na piśmie, bo takie pisemka miałem możliwość i dostęp do tych pism i przeczytałem. I uważałem za stosowne prowadzić to pod obrady komisji.